Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. A co tutaj się dzisiaj będzie działo, ludzie kochani? Przedstawiam wam napęd, który zastąpi silniczek od wycieraczki z Forda Ka w moim prowizorycznym EHR-ze. Już nie będzie zębatki od roweru, już nie będzie silniczka od wycieraczki. Teraz mamy profesjonal silniczek 12V z fajną przekładnią. Bajeczka. Obiecałem w poprzednim odcinku, że pokażę sympatykom Arduino, jak zrobić fajne, proste menu na wyświetlacz LCD. Pierwsza ważna rzecz to, żeby Arduino z wyświetlaczem podłączyć tak, jak ja teraz tutaj to wszystko podłączę. GND Arduino podłączamy pod zacisk pierwszy wyświetlacza, piąty i szesnasty oraz pod jedną nóżkę potencjometru. 5V Arduino podłączamy do dwójeczki i do piętnastki na wyświetlaczu i do potencjometra, tak jak pokazane jest to na tym schemaciku na filmie. Potencjometrem regulujemy kontrast. Raz coś widać, raz nie widać. Środkowa nóżka potencjometru podłączana jest pod trójeczkę z wyświetlacza. Nagrywam ten film w hotelu po pracy, więc nie mam za specjalnie czym kręcić, więc używam oto takiego noża. Kupiłem go niedawno, skubaniec jest bardzo ostry, dlatego nazywam go nożem mordercą. Wyobraźcie sobie, że skubaniec zaatakował mi rękę podczas krojenia bułeczki. 12 z Arduino podłączamy do 4 na wyświetlaczu. Później 11 na 6. W dalszej kolejności kolejne 4 piny na wyświetlaczu będą niepodłączone, czyli 7, 8, 9 i 10. Teraz 10 z Arduino podłączymy do 11 z wyświetlacza. Podłączymy jeszcze tylko 9 z Arduino do 12, 8 do 13. Pozostaje 7 do 14 i voilà, układzik gotowy. Już możemy coś wyświetlać. Piszemy dalej programik. Żeby programować, fajnie jest poznać taki język programowania C. Skąd można tego zaczerpnąć? Gdzie się tego nauczyć? No ja polecam stronę Pasja Informatyki, kanał YouTube Pasja Informatyki, no skarbnica wiedzy, jeżeli chodzi o ten temat. Wszystko, czego się nauczyłem, to tylko z tego kanału. Zarąbista sprawa. Wracając do naszego menu, żeby je obsługiwać, potrzebujemy 3 przycisków. Sygnałem sterującym przez przyciski będzie minus, GND, masa, jak zwał, tak zwał. Korzystam z komendy input pull-up, czyli podciągnięcie wewnętrznych rezystorów, bla 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 bla. Tłumacząc z polskiego na nasze, po prostu po przyciśnięciu przycisku Arduino odczytuje sygnał. Przyciskiem OK będziemy zatwierdzać, a dwoma pozostałymi przyciskami, tak zwanymi strzałkami, będziemy się po prostu poruszać po menu. Ta część programu wykorzystuje instrukcję warunkową IF. Z polskiego na nasze, jeżeli coś, to bla bla bla, wykonuje się coś innego. Ale jeśli chcecie dokładnie zgłębić zagadnienie, zapraszam na kanał Mirosława Zelenta, Pasja Informatyki, na kurs C++, odcinek 2, właśnie o instrukcji warunkowej IF. Jeżeli ktoś jest uparty i będzie chciał się nauczyć programować Arduino, to zrobi to. No, wiadomo, no, trzeba mieć do tego jakieś tam predyspozycje, ale nieważne. Jeżeli poczujesz, że to cię kręci, że też tak byś chciał sobie robić swoje projekciki, to ja cię namawiam. Spróbuj. Zacznij się tym interesować. To jest trudne, ale nie takie, żeby nie szło tego opanować. Ja sam nie miałem o tym kiedyś zielonego pojęcia. Zielonego. A dzisiaj proszę, zrobiłem EHR. EHR, który w moim ciągniku działa. I ten EHR dopracuje. On będzie profesjonal.
Co jeszcze wykorzystujemy w programie? W programie wykorzystujemy jeszcze instrukcję Switch Case. Oczywiście dokształcić się można na kanale Mirosława Zelenta. Tak, pasja informatyki. Kanał jest po prostu niesamowity. Dlatego jeszcze raz zapraszam na kanał Pasja Informatyki. A co my stworzyliśmy? Co będzie robił nasz program? Na początku wyświetli imię mojej córki, czyli Dominika. Za pomocą strzałki będziemy mogli przejść do kolejnego imienia. Naciskając jeden raz strzałeczkę, wyświetli nam się imię Daniel. Naciskając jeszcze raz strzałkę, wyświetli się imię Darek. Po kolejnym naciśnięciu strzałeczki wyświetli się tata. I korzystając tak z obu strzałek, możemy poruszać się pomiędzy imionami. Mamy jeszcze przycisk OK. Co on będzie robił? Otóż po naciśnięciu tego przycisku na wyświetlaczu pojawi się wiek. Jeśli wyświetlacz pokazuje Dominika, po naciśnięciu OK wyświetli się wiek Dominiki. A jeśli aktualnie na wyświetlaczu na przykład mamy napis tata, po naciśnięciu przycisku OK wyświetli się wiek taty. Program, który właśnie napisałem, umieszczę w opisie, więc każdy będzie mógł sobie skopiować, wrzucić swoje IDE w Arduino i wgrać swoje na przykład Uno. Bo najlepiej uczyć się robiąc projekty, ucząc się przez zabawę. Ja na przykład strasznie uwielbiam kręcić filmy, szczególnie z moim synkiem. On nie może się doczekać, kiedy wyemituje w końcu nowy odcinek. Ale lipiec, powiadam wam kochani, był straszny. Jak nie praca na nocnych zmianach, to po 12 godzin. W dodatku jeszcze pełno osobistych, bardzo ważnych spraw do załatwienia. Na szczęście już są ogarnięte. Teraz to już tylko z górki. Podoba mi się ten nowy napęd do EHR-u. Proszę, jaki piękny, fajny silniczek 12V. A teraz rozkręcamy obudowę tego ustrojstwa, żebyście mogli zobaczyć, jakie fajne i mocne tryby znajdują się w środku tej przekładni. Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie i prosimy o lajki i subskrypcje. Liczymy na was, wierzymy, że nas nie zawiedziecie. Na razie, pa!